Witam wszystkich serdecznie. Jak obiecałem, kiedyś będę wymieniał płyn chłodniczy. Już sobie to wszystko przygotowałem. Wymieniłem sobie zbiorniczek z dawcy. Ten jest troszkę zadziobany. Mocowanie sobie też wymieniłem, które kiedyś połamałem. Zbiorniczka. Będziemy dawać nowy płyn. Będziemy spuszczać tutaj stary płyn. Mam tutaj naszykowane, jak to się mówi, cegły, żeby postawić zbiorniczek. Samochód troszeczkę dźwigłem, żeby można było beczkę podrzucić. Tutaj sobie wsadziłem zacisk, żeby mi za szybko nie zaczęło uciekać, zanim podstawię dobrze. No i nowy zbiorniczek. Jakoś teraz to się jakoś prezentuje i normalnie wisi i nie jest luźny. To co, bierzemy się za wymianę płynu chłodniczego. Mam nadzieję, że się komuś przyda. To czas, start. A więc zaczynamy, jesteśmy pod samochodem. Nawet tutaj pajęczyny widać. Nas interesuje ten koreczek. To jest pust, on zawsze jest plastikowy, więc jest skazany naprawdę delikatnie się z nim obchodzić. Odkręcamy sobie minimalnie, o ile będzie chciał się odkręcić, bo coś daje opór. No, chyba ostatnim razem za mocno dokręciłem, pany. No, nie chcę puścić. Mamy problem. Houston, mamy problem. Większy śrubokręt. Dobra, drugie podejście z większym śrubokrętem. No i dobrze, niestety mi się udało cały gwint wyrwać z środka. Nie wiem, czy będzie widać. I kombinowałem, czym to zrobić i się okazało, że wezmę sobie po prostu mały śrubokręt. Dziabnę od boku i poszło, no ale nie jestem z tego w ogóle zadowolony. Na szczęście mam ze starej chłodnicy korek i powinno pójść, a teraz jak to się mówi, to trzeba zrobić w palcach. Także zaraz jak będę to odkręcał, żeby łapać to do beczki, tylko że mam za mało miejsca. No i lecimy z tematem. Niestety trochę wyszło to dłużej niż powinno. Już zaczyna się pokazywać. Już zaczyna kapać. Możliwe, że mi ten korek tam wpadnie, choćbym nie chciał. Pardon, że nie było nic widać. Ale na razie nie będzie nic widać. Widzicie, leci sobie tak naprawdę bardzo powoli, bo musi zaciągnąć wodę. Tylko że sobie nie umie beczkę podstawić, bo ma źle cegły dane. No i sobie tak leci naprawdę powoli. Muszę sobie to wszystko poprzestawiać, bo jak nabierze wody, to będzie zbyt ciężkie. Dobra, zaraz do was wracam, jak się zacznie konkretnie spuszczać. No i dobrze, mam podstawione, czyli na deseczce, i tak siedzi w chłodnicy, że nic bokiem nie poleci. No i mam nadzieję, że będzie widać, jak zacznie lecieć. Ściągłem cwingę. Nie ruszyło się za bardzo. Odkręcimy korasek i powinno ruszyć jak wściekłe. Widać, że przybywa od razu. Teraz jeszcze ważna rzecz, o której zapomniałem. Trzeba to włączyć, żeby wszystko wyleciało z układu nagrzewnicy, bo chcę też ten mały układ, żeby się, jak to się mówi, wyczyścił. Zapomniałem, ale mam nadzieję, że zejdzie również. Choć jak tam troszeczkę starego zostanie, to nie będzie aż takiej szkody. No ale to chwilę potrwa, niż wszystko puści. Jak to się mi pod korkiem nic nie ma, jest fajny, czysty. Tutaj też nic nie widać. No zbiorniczek czysty. Dobra, wracam do was, jak tutaj będzie już spokój, jak to się mówi. To dobra, na razie. Dobrze, płyn się spuszcza jeszcze. Jeszcze to chwilę potrwa, bo czytałem instrukcję i tam jest ponad 5 litrów. Jak będzie 5 litrów, to i przestanie cieknąć, będzie git.
ale się obawiam, że to nie wiem, czy dzisiaj zdążę zrobić. Tworzymy sobie świeżą butlę, widać jeszcze jest świeża, i sobie zrobimy jeden test. To znaczy, mam taki tester do płynów. Zobaczymy sobie, czy to się pokrywa z prawdą, co tam jest na tym napisane. I sobie sprawdzimy stary i nowy płyn. Tylko jak zawsze, albo ja nie umiem nabrać, albo urządzenie jest takie mało wygodne. Dam rady? Może. Nie, braknie. Ja to mam farta. Jeszcze raz. Tu jest pokazany poziom i na tym poziomie muszę skończyć. Czyli muszę teraz zaś troszeczkę odpompować. No i powiedzmy, że jest. Pokazuje 37 stopni. Płyn jest... No, uszkodziła się etykieta. 37 stopni. A z drugiej strony jest maksymalna temperatura. Tylko muszę tutaj mieć w tym oczku 129 stopni około punkt wrzenia. A tu pokazuje 110, więc płyn jest git. Tak samo właśnie o to tu chodzi, że tu musi być w tym oczku. Pokazuje temperaturę, tylko że chyba upuściłem troszeczkę. Nie widzę, bo jest naprawdę pod kątem, więc tak się naciągam. Pod siebie teraz ustawię i jest 37. I tutaj też sobie pod siebie ustawię i 129 stopni. Więc... powiedzmy, płyn sprawdza się, nowy, później zobaczymy, jakie właściwości miał stary, ale to może minąć kilka godzin z racji jeszcze lecącego płynu, a on ma czas. Dobra, my zrobimy pomiar, jak to zleci jeszcze. A więc skończyłem spuszczanie, w lewej beczce jest to, co spuściłem, w prawej jest to, co z dawcy spuściłem. Auto już stoi normalnie, koreczek wkręcony. Pamiętajcie jedną kluczową rzecz, żeby nie mieć jak ja. Śrubokrętem, jak dokręcacie, bądź innym kluczem, co tam macie, tylko delikatnie dokręcać, tak, aby, jak to się mówi, poczuć lekki opór, żebyście nie mieli ten sam problem, co ja. Dobra, zaraz daję statyw i lecimy z napełnianiem. Dobrze, spuszczanie się skończyło. Bierzemy z przyrządasa i patrzymy, co jeszcze tam życia zostało w tym płynie. Teraz muszę, mam nadzieję, że widać, tu mam level, muszę troszeczkę upuścić. I żeby mieć to w pionie, no i widać, że troszeczkę jest poniżej tego 37, jest takie może 35, coś takiego. A dla ciepłego jest dalej, nie, też jest niżej. Też jest niżej, jest takie między, no takie 128, bo wtedy było nawet wyżej. Pardon, tak. Między 129 a 128. Czyli właściwości się pogorszyły. Najbardziej widać to dla niskiej temperatury. Dobra. Biorę się za napełnianie. No i dobrze, idę odpalać samochód i zaraz będziemy napełniać tutaj i będziemy ewentualnie dopełniać tu, ale zobaczymy, czy się będzie zmieniał poziom.
Jak słychać, napinacz łańcucha daje o sobie znać, ale to już odkąd mam ten samochód. Dobra, pamiętajmy o tym, że wszystko robi się na zimnym silniku, ja dopiero teraz go odpaliłem. Teoretycznie to, co teraz wychodzi, to jest odpowietrzanie się na grzewnicy, bo samochód stoi troszeczkę w górkę, więc to jest najwyższy punkt i teraz z niej schodzi powietrze. Więc jak stoicie krzywo, trzeba dać temu czas. Tak samo jest temat teraz tym, że dopiero jak puści termostat, to ciepła woda zacznie lecieć przez spódnicę, puści termostat i cały układ się zacznie dopiero porządnie odpowietrzać, ale widać, że jak to się mówi, raz ubywa, raz spada, bo sobie ciągnie i teraz trzeba pilnować to, żeby zawsze było tutaj troszeczkę więcej, żeby nie ciągło dalej powietrza. Więc trzeba to po prostu pilnować i dolewać na bieżąco, żeby po prostu w trakcie odpowietrzania on sobie nie ciągnął powietrza, bądź mu brakło. No a tak, chwileczkę to niestety trwa. Na razie wyłączę, dopiero jak będzie coś więcej konkretnego się działo tutaj albo tu, to zaś was włączę, żeby po prostu nie zanudzać. No i dobrze, jak widać bajorko się zrobiło tak, że jest aż wypukłe, już się przelewa w górę, więc można uznać, że jest ok, tym bardziej, że termostat puścił, więc teraz będziemy jedynie dolewać do zbiornika wyrównawczego i mu damy troszeczkę po obrotach, żeby to rozgonić, co tam jest. Nie wiem, czy widać, ale minimalnie zeszło. I nic nie ubyło, więc można uznać, że mamy po części dobrze odpowietrzone. Teraz jest kwestia tego, by dostać silnik. Cały silnik musi się nagrzać do optymalnej temperatury i wtedy zaczniemy dopiero obserwować, czy tu ubywa i czy nagrzewnica działa w kabinie, bo to jest też bardzo kluczowe. To dobra, na razie was przerwę, bo dopiero temperatura silnika jest w połowie. No i dobrze, można powiedzieć, że misja udana. Na razie nie ubyło. Jedynie mi się włączył termostat, prawdopodobnie za wysoka temperatura, czy gdzieś musi mieć powietrze. Górny wąż jest ciepły. Dolny jeszcze jest zimny, powrót jeszcze jest zimny, ale się włączył termostat, czyli jeszcze gdzieś ma powietrze, mimo że troszeczkę poruszałem autem, nie odpowietrza się, więc gdzieś tam jeszcze jakiś bąbel powietrza musi być. Na pewno go wciągnie, jak auto wystygnie.
Jak na razie mamy pełną temperaturkę. Na grzebnicy sobie odpalimy. Damy sobie na kabinę. Różne dziwne rzeczy. No i jest zimno. Czyli mamy... O, coś zaczyna grzać. Ale to jest nic w stosunku do tego, co powinny być. Czyli na pewno jest jeszcze zapowietrzony. Trzeba dać mu się odpowietrzyć, jak się porządnie przejedziemy raz. I trzeba kontrolować stan płynu. Na razie wyłączę nagrzewnicę, bo nie ma sensu. Zaworek zostawię otwarty. I trzeba mu dać czas, żeby się odpowietrzył. Na razie teoretycznie powinien się odpowietrzyć, ale no... Nic to nie daje. Więc dajmy mu czas. Dopiero jak się przejadę, to może zaciągnie, bo widać, że płynie jest pod maksem. Czyli coś tam pomału sobie bierze, ale nie za dużo. Dam mu czas. Powrót jest dalej zimny. Więc albo termostat coś wali w kulki, ale raczej nigdy nie miałem z tym problemu. Więc stawiam na to, że problem polega na tym. Tak, zaraz siebie też podłączę, bo już się kończy dzień. Stawiam na to, że musi się odpowietrzyć. Jak wychłodnie, to zobaczę, ewentualnie doleję, albo doleję tutaj, albo doleję tu. Więc jak coś, warto później po nagrzaniu silnika sprawdzić, czy tutaj ubyło. Oczywiście na zimnym silniku nigdy tego korka się nie odkręca na ciepłym silniku. Ten korek można ze zbiornika wyrównawczego na ciepłym i zimnym odkręcać, bo i tak zawsze jest gdzieś miejsce, żeby się odpowietrzał. Więc tutaj sobie sprawdzę, jak będzie zimny, tu sobie sprawdzę, jak będzie zimny i będę wiedział coś więcej. To na razie dziękuję i pozdrawiam Mateusza, który był po części, jakby to powiedzieć, fundatorem, pomysłodawcą tego odcinku, bo poruszaliśmy właśnie temat wymiany płynu i termostatu. Termostat ja mam tutaj, ja go wymieniałem jakiś czas temu, ale dopiero będę wymieniał prawdopodobnie na agregacie, bo tutaj ten termostat jest ok. To nic. Wielkie dzięki. Lajki, subskrypcje, polubienia, mile widziane. Więc do zobaczenia, do następnego. Cześć. No i jeszcze krótka wstawka. Następny dzień. Widać, że wcięło troszeczkę płynu. Wczoraj było tu, przy maksie. Zeszło w dół. I jak wygląda pod korasą? Pod korasą jest git. Nie ma nic maźglatego i tak dalej.